Bardzo długi był proces formowania, kształtowania Jonasza, którego wezwał Pan Bóg, aby udał się do Niniwy, miasta, które pogrążyło się tak mocno w grzechu, że te winy, grzechowy stan wołał aż do nieba. Jonasz będzie uciekał przed Wezwaniem Bożym. Jonasz doświadczy bardzo trudnych chwil, szczególnie wtedy, gdy przebywa na swoistej pustyni, w wielorybie. I w końcu dochodzi do wniosku, że trzeba podjąć tę bardzo trudną misję w Niniwie. Pierwsze czytanie na trzecią niedzielę, zwykłą, mówi nam o tej trudnej misji proroka Jonasza w Niniwie. Wołał do mieszkańców tego miasta, aby się nawrócili, aby się opamiętali. I okazało się, że ta gorliwość, to ogromne zaangażowanie proroka w tę niezwykłą misję przyniosło wspaniałe owoce. Niniwa się nawraca. W jakiej atmosferze, w jakim kontekście winien być umieszczony ten, który woła w imię Boga do otoczenia, do środowiska, które jest pogrążone w grzechu, aby się nawróciło. Otoczeniem jedynym jest miłość miłosierna. Pan Bóg pokazuje Jonaszowi, że On jest Bogiem miłosiernym. Święty Jan Paweł II zwrócił uwagę, że ta wielka tajemnica miłosierdzia Bożego, która jest pokazana w sposób nowy przez mistyczkę, świętą siostrę Faustynę, jest bardzo potrzebna światu. Miłość miłosierna którą trzeba ukazać tak grzesznemu światu, aby się nawrócił. To miłość miłosierna pozwoliła świętemu Pawłowi, aby tak zachwycił się Jezusem, że w imię Jego będzie podejmował ogromne trudy, Przekazywania prawdy objawionej. Mówi do nas święty Paweł w liście do Koryntian: Przemija postać tego świata. Mówię Wam, czas jest krótki. To wezwanie do nawrócenia wypływa z ogromnej gorliwości świętego Pawła. Ale on również doświadczył miłości miłosiernej, i dlatego chce tą miłością podzielić się z innymi. Trzeba pamiętać, że początkiem przekazywania tej miłości miłosiernej jest samo przepowiadanie dokonywane przez Chrystusa. Ewangelia Święta pokazuje nam Jezusa, który sam głosi Ewangelię Świętą, ale jednocześnie organizuje wspólnotę uczniów. Mówił, czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. A jednocześnie. Jezus ujrzał Szymona, brata Szymonowego, Andrzeja i ich powołał. Ujrzał również Jakuba i brata jego Jana i ich powołał. Jaka będzie formacja tych uczniów, żeby z całą mocą mówili do grzesznego świata, że Bóg jest miłosierny. To będzie długa formacja, trwająca trzy lata. Kiedy wsłuchujemy się w Słowo Boże, przypadające na tę niedzielę, zastanawiamy się, a jaka musi być formacja dzisiejszych ewangelizatorów, którzy mają iść do współczesnej Niniwy, którzy Muszą mówić do całego świata. Świat przemija i trzeba nawrócenia. Jaka gorliwość musi zaistnieć w biskupach, kapłanach, jaka gorliwość musi zaistnieć we wszystkich chrześcijanach, aby rzeczywiście wpłynąć. Na dzisiejszego człowieka, który niestety, ale pogrążony jest w różnych uwikłaniach złego. Czy wystarczy wewnętrznej gorliwości? Miłość miłosierna, której doświadcza człowiek, jest wystarczającym źródłem aby tak uruchomiło wewnątrz człowieka, że on z całą gorliwością będzie wołał, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, będzie naśladował Chrystusa, który jest pełen miłosierdzia.